Silne babki chcą pomagać i pomagają, założona przez cztery sądeczanki, grupa, początkowo widoczna tylko w mediach społecznościowych, zyskuje coraz większą popularność i gromadzi coraz większą liczbę osób, nie tylko płci żeńskiej, a zaczęło się od zwykłych rozmów. I czasami jest tak, że łatwiej komuś z zewnątrz powiedzieć o tym, co boli, niż w rodzinie. W związku z tym, ponieważ trafiały mi się takie sytuacje, że, że przychodziły tak jakby do mnie osoby na rozmowę, Stwierdziłam, że no, potrzebna jest większa, większa pomoc, jest y, możliwość też spotkania się tych osób. I wzajemnego kontaktu. Pierwsza akcja, jaką silnym babkom udało się przeprowadzić, to zorganizowanie bezpłatnych dyżurów psychologicznych. Z porad specjalisty, które, jak podkreśla Dorota Wołoszczuk, cieszą się ogromnym zainteresowaniem, można skorzystać raz w miesiącu. Zorganizowałyśmy, że raz w miesiącu, we wtorek, mamy bezpłatne porady psychologiczne. Można do nas napisać na profilu facebookowym Silne Babki. Jest możliwa też ta pomoc, jeżeli ktoś nie mógłby dotrzeć, bo nie ograniczamy tego jakby tylko i wyłącznie do stricte do świetlicy, tylko można też online. Silne babki mają także plan związany z tym, jak uczyć pomagać innych. Sytuacja pandemii doprowadza do wielu kryzysowych sytuacji, zwiększa się liczba depresji, a także zachowań przemocowych w rodzinach. Nie można być obojętnym. Jak podejść w pewnych sytuacjach do danej sprawy. Jak zareagować? Jeżeli widzimy, że coś złego się dzieje gdzieś w domu, no to żeby też interweniować, nie bać się tego. No i też wspierać się. Silne Babki organizują również warsztaty rozwojowe i rodzinne oraz zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością. Już niebawem ruszy także kolejna akcja Silnych Babek pod nazwą Karpediem. Będzie skierowana do kobiet, które z różnych przyczyn nie mogą o siebie zadbać. Uczestniczki mają odpocząć i przejść prawdziwą metamorfozę. Spotkania grupy Silne Babki odbywają się we wtorki w godzinach od 16 do 18 w świetlice osiedlowej Kilińskiego przy ulicy Stolarskiej. Wszelkich informacji można także szukać na profilu Silnych Babek na Facebooku.